Trochę na to liczyłem. Jeśli wiecie o co mi chodzi, przeliczyłem. Macie ciacie. Męczą nas teraz dwa imiona. Ten Orlando i miasto Flamschrein. Szumowiny Urgasza wbiły swe szpony głęboko w skórę Imperium Gryfów. Aby zdrada i zepsucie mogły szerzyć się na taką skalę, demony z pewnością zdobyły władzę nad największymi szlachcicami Imperium. Może nawet nad samą królową. Wspomóż nas w naszych wysiłkach, Asho. Misja czwarta, Bestie i kości w kampanii Wola Aszy gry Heroes of Might and Magic 5. Dzikie Hordy, proszę Państwa. Księstwo Byka zostało oczyszczone z demonicznej skazy, a pozbawione życia ciała bluźnierczych poddanych wcielone w szeregi Legionów Arantira. Pościg za Orlando trwa. Udało mu się uciec do sąsiedniego księstwa Wilka. Jasnym stało się, że coś gnije wewnątrz rządu Imperium Gryfów. Arantir odkrył, że kultyści demonów wielce poważają miasto Flamschrein i otaczają je szacunkiem, twierdząc, iż jest świętym miastem ich nowej religii. Arantir wie, że jeśli Ashan ma zostać oczyszczone z chaosu, serce kultu należy wyrwać z piersi. Bierzemy sobie artefakt. Mój ojciec zwał ją Złotą Fontanną. Słynęła z bogactwa kopalni złota. Złoto? Czemu Asze obchodzą błyskotki? Własności ziemskie są iluzją. To prawda, ale wiemy, że nasi wrogowie potrzebują ich, by opłacać swe wojska i przekupywać burmistrzów, by ci nie powstawali przeciw okrucieństwu reżimu Czerwonej Królowej. Tym złotem zarówno osłabimy wroga, jak i wzmocnimy naszą pozycję. Wskrzeszasz dwóch wiernych jednym zaklęciem? Chociaż złoto nie jest aż bliskie, twe racje są dobrze umotywowane, dziecko. Niestety, mamy miasto, Flamschrein leży na północ od nas. Musimy przebyć terytoria wrogów, a demoniczne zepsucie już wszędzie się rozprzestrzeniło. Ornello, musimy dokonać zwiadu terenu i być gotowymi na oczyszczenie go z pomiotu Urgasza. Asza pożera wszystko. No dobra, najpierw czytamy zadanie. Odkryj drogę do Flamschrein. Orlando wciąż rozsiewa demoniczne zepsucie gdzieś w księstwie Wilka. Flamschrein otoczone czcią miasto kultystów demonów trzeba zająć i oczyścić. Muszę przeżyć. Znajdź i zniszcz piekielną kryjówkę. Pułapka demonów została z łatwością udaremniona przez legiony Arantira. Poszło zbyt łatwo. Arantir podejrzewa, że wróg pragnie po prostu osłabić jego armię w długiej kampanii małych potyczek, upewniając się przy tym, że wkrótce go pokona. Orlando zapewne otworzył portal prosto do Sheogh, skąd przybywać mogą nieskończone posiłki piekielnego pomiotu. Arantir musi odnaleźć i zamknąć szczelinę, przez którą ze swego więzienia wydostają się demony i zajmie wszystkie kopalnie złota. Mimo pogardy dla rzeczy doczesnych, Arantir poszedł za radą Ornelli, uznając, że złoto Imperium Gryfów lepiej spożytkują legiony Aszy niż pomocnicy skażonej królowej Izabeli. Kampania mająca na celu podbicie Flamschrein z pewnością będzie długa i kosztowna. Przygotowując się do nadchodzącej wojny, Arantir decyduje się na zbudowanie skarbca, który posłuży wyższym celom Aszy. Za kontrolowanie wszystkich kopalni złota Arantir otrzyma na początku następnej misji dodatkowe 10 tysięcy sztuk złota. Okej, cool. Chwila. Musimy zrobić machnią rzeczy, na pewno. A ona ma wszystkie artefakty, to super. Mnie to cieszy, to tak możemy zostać. Tak, ty idziesz na chatę tu. Ty idziesz tu. Budujemy coś. No w tym przypadku fort na razie zbudujemy. Tak zrobimy. No i co? I bawimy się. Rozpoczynamy przedostatnią misję tej kampanii, proszę Państwa. Dajcie bliżej, dziecię. Pięknie. A, mogłem wskrzesić, ale nie zrobiłem tego, bigos, nie wiadomo. No, najpierw sprawdźmy całą naszą okolicę tutaj. Dobrze, że od południa nie przyjdą, więc tylko z jednej strony będą przychodzić, albo ewentualnie z dwóch tutaj. Zobaczymy, co jest w tych krzyczorach. Czyli przynajmniej dwa komputery, ok. Musimy zdobyć kopalnię. Panie, bardzo ważne są. O, jest drewutnia, jest węgiel, no to spoko, to my się tym zajmiemy teraz. Mamy już całkiem silnego bohatera, więc łatwo powinno być, przynajmniej na początku. Pytanie, jak duże armię będzie w stanie złożyć przeciwnik. Ale to nic. Jeśli mamy już jedno miasto, to jesteśmy i tak całkiem do przodu. Proszę bardzo, i szkieleciki pek. Dobra. I kolejny. Jak już będę miał drewutnię i węgiel, to podstawowe rzeczy najważniejsze. Jeszcze muszę kopalni złota tyle zdobyć. To w ogóle będzie przychód zarąbisty. Jeśli zdobędę te wszystkie kopalnie, to bardzo szybko rozwinę miasto. A dzięki rozwiniętemu miastu będę miał dużo fajnych jednostek. Lovely. Wampiry są super jednostkami na start. Pięknie. Dobra. To możemy zwijać manżur stąd. Kupię sobie to, co mi tam. Może jednostki wykupię teraz też, skoro wyjeżdżam. To mogę tak zrobić. No tylko duchy. Okej. To jedziemy. Co jest tu? Chcę to obczaić najpierw. A tu nic nie ma, to jest koniec mapki. Okay. Średni potwory. O tu. Niski. Spróbujmy z tymi średnimi. Nie boję się ich. Łe. To jest tak, że oni mnie zarażą czymś. No i spoko. Zaboli? 3 tylko. To nie zabolało wcale. A to bez czarów zabijam nawet 8. To też spoko. Maszakura. Ja nie, że wskrzeszam. Na początku potrzebuję każdej jednostki. Na razie strzelające sobie wezmę, bardziej mi się przydadzą. Po pokonaniu bandytów i usunięcie barykady, droga znów jest przejezdna. No shit. Sherlock. Ale się rozdziabali wszędzie w koło. Oj, to będzie bolało, prawda? Sto 36, 132. O, to ich zabiję na początku, nice. Zawsze to jeden mniej. Oberwę raz. Mała. Czyli miałem łuczników. No to wygląda. No wskrzeszę sobie. No i Big Brain. Bardzo fajnie się zaczyna, bardzo fajnie. Sympatyczniowo. Dobra, pojedźmy najpierw tu. A tutaj budujmy dalej. No, myślę, że możemy jechać teraz z wampirami całą resztą ferajny. Niski, jak niski to ich bije. I tutaj są jakieś ogniska i w ogóle. Okej, to ja poczekam, aż podejdziecie trochę. Dobrze. Jeden przeżył, dziad. Sięgnięcie już? Nie, nie sięgnęliście. Okej, to dobrze. Cieszy mnie to. Ilościami sobie powinienem dobrze poradzić. Hej! No tak, bo ja jeszcze mam fajny pakiet artefaktów, nie? Które zmniejszają morale przeciwnika. Very nice. Nie strzeszę wszystkich. Tak, podejrzewałem. Dobra, tyle musi wystarczyć. Ale hajsy przytulam, średni, to już nie fajnie akurat. No i tu jest portal, bardzo słabo. Kto pilnuje? O jest. Niski, niski. Jeszcze może ich sklepie tutaj akurat. Liczę. Ale lipa, że są te portale, nie cierpię ich. W każdej chwili mogą mi się pojawić te... mędy. Niski się zrobić, czemu? Czy jeszcze jakieś fajne zaklęcie? Oj. Powinny zastępy, nie, bez sensu. Nie, no tylko tam mam. Nope, nope, nope. Leżą. Loser. Faktycznie ryzyko było niskie. A po prostu ja jestem taki dobry. O. Mamy nowy ten pasek rzeczów. Niski to też bijemy. Trzeba to dodać do kopalni surowców jak najszybciej i wtedy będę mógł sobie już szaleć. Nie ma nas czekać, trzeba biec jak najdalej do przodu, do nich. Dobrze. Ornella ma fajny portret i fajny model. Podoba mi się design tej postaci. Dobra, ich jeszcze nie pokonam. O, ale was już pokonam. Cool. A, no tak, no bo ja przecież sobie przytulam i mostki, nie? Ja. Smoki czego pilnują? Miecz potęgi. Cool. Cool. Wybici w kupie. No nie o to mi chodziło, ale niech będzie. Oj, zaboli coś. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś będzie bolało. Żadna. Kurde. Nawet stratny z tym wszystkim, masakra. Dobrze. Zajusy z zębaki na jeszcze nie doleciały tam. Usrał się na te moje biedne kościotrupy, no. Ale wieka, że prawie nie tracę many. Tak ogólnie. Wow! Dude. Co to miał być? No bronili się całkiem, że prawie że dzielnie. Uuu, nice. 10 łuczy wezmę? Nie. 5. 3 jeszcze? Tak. 1. Elegancko. Bardzo dobry łup. Możemy lecieć dalej. A nie, kartę w sumie nie potrzebuję, jak tam Arantir siedzi na chacie cały czas. A to gówno trzeba będzie uważać. Jesteś już niscy? Co jest? Jest już niski. Ale najpierw tutaj. Haha. Kurde, tamte lisze mają wskrzeszenie umarłych, więc są lepsze wciąż niż te, ale to wydaje mi się, że lepiej są ofensywnie ustawione arcylisze niż liszomisze. No jak tak będziesz tu ziomek, to nie dobiegniesz. Elegancko. Dobra, bierzemy sobie jeden atak siły. Czy tu się coś chowa? Chowa się. Dostęp do hajsu się też tutaj chowa. Przytulamy, pewnie, że tak. Targowiska na razie nie potrzebuję. Jak najszybciej dojedźmy do Kapitolu, bo jak dojadę do Kapitolu, to będę zarabiał wtedy fajnie. To jest ok. To it's alright. No i rtęć tutaj jak zdobędziemy, to też super. Bo... nie mam tej energii, więc i tak nie słyszę niczego. No tak, znajomo okolica trochę wygląda. O czym już gadałem, zapomniałem. God damn it. Nie wiem, o czym gadałem, ale o czym gadałem. Pięknie! To nie, to tak nie chcę. Tylko 9, łe, loser. Dobra, ruszmy się może trochę do przodu. Dobrze! Tu są kompy bardzo łatwe. Pytanie, jak bardzo trudne i upierdliwe będą no, ci z zamku komputery, nie ci stojący wolno na mapce. Ups, nie tego chciałem zaatakować. Nie pięknie, tu już zeszliśmy poniżej 10. Tutaj zrobimy to wkrótce. Dobrze. Bardzo dobrze. Nic tu nie mam, ale z każdą walką jestem coraz silniejszy. Do tego... O, kapitol. Do tego coś chciałem powiedzieć, że do tego, ale już zapomniałem. Hehe. Trzeba się pilnować, żeby tam z portalu czasem nie wyskoczył jakiś shit. Oj, turtę nie zostawiłem. Dobra. Łuczników teraz, nie. Taki w ogóle przejście skryte. O, tu też jest fajne miejsce. Dobra, ale zobaczymy, jak on mnie to zaprowadzi tu. To jest kopalnia złota. Miski. Spróbujemy. No, a tu też mogę ulepszać, ale to jeszcze targowisko sobie pokupuję i tego typu pierdoły. Mhm, kopalnie złota jak najszybciej. O, o! Niski łe. To odblokuję tą kopalnię i wracam się do zamku. Dobra, mordo. Na nas trzeba będzie uważać. Jeden czarami. Jeden. Okej, nie zdecydowali się podjechać, to dobrze. Jedenastu szkieletów jeden aż zabija, ja cię gacie. No kurde, trafił, aha. Wiedziałem, że to przeżyje, cholera. No nieważne, mamy kopalnię złota. Bardzo mnie to cieszy. Jest taki kozak, bo Arantir tam nie ma jednostek, nie? Ale to się bardzo teraz szybko zmieni. I co teraz, Jasiu, poczniesz? Nie, ciśnie dalej. No pewny siebie jest. Wiem, że już tu będę zaraz nowy tydzień. Co, zaatakuje mi to miasto? Jak będzie mnie skubał takimi małymi ilościami jednostek? Ciekawe. O kurde, on to nic nie ma. Śmiesznie. Spodziewałem się tu jakiejś setki albo czegoś. No dobra, nie to nie. Nowy tydzień, nowa energia, będzie może mogli liszy wskrzesić. Byłoby super. Au. Ale wampiry mogą się wskrzesić, więc mi to nie przeszkadza. Wskrzesiły się? Nie, ale lipa. A, no tak. Rapapapam. Dobrze. Tam robimy miejsce dla zombiaka. Chyba bez sensu ich strzelać co chwilę. Już lepiej tych. Ostatni. Dobra, czyli 3. Czy będę miał ich więcej, to już w ogóle będę kosił. Pięknie. Ale do 3 może jeszcze? Nie. 2? Nie. No i fajnie. Nie chcę się ścigać. Chcę artefakt. Wisior mistrzostwa. No dobra. Dobra, wykosztuje się na ten. Tak, myślałem, że tutaj jednak hajsów mi nie starczy. I na razie chyba nie będę szedł po jednostki do zamku. Niech on tam się broni w razie czego, a ja sobie tu pobiegam. Nią, ona jest samowystarczalna dosyć, więc powinna dać sobie radę. Zaraz będzie kolejna kopalnia. Co to jest? Rudy. O, bardzo fajnie. Akurat mam mało. O no. A to tych odzyskałem 20, okej, to ma sens. Ha, pięknie. 6 10. Nie szkoda mi mało. Wcale, a wcale. O no. No, to nie wezmę dalej, ale lipa. 6 wziąłem. Niski. I ekipka już tutaj jest. Daje bohaterowi darmowy poziom podstawowego talentu i zwiększa o 2... To nie, to lepsze artefakty niż to. Tam są te takie fajne nowe te. Fajne nowe są... Wiecie co? Drzewce. Dziki End. Cool. O, żółty to orkowie. Ha! Ciekawe. Ciekawe, demony i orkowie. Dobrze. 11, kurde, dużo. Dobra, nie wybrał się tutaj, nie zdecydował się podjechać, to bardzo mnie to cieszy akurat. No, muszę wyeliminować was. Najpierw. Wybrano się wroga, zapomina co może być na polu bitwy. No dobra, spróbujmy, może to coś da. No nie zapomniał. Włączmy kontrataku na nich. Już tyle. No i fajnie. Teraz zobaczymy, kogo mogę wskrzesić. 1, 23. Oczywiście, że wolę niż wskrzesić. Come a little bit closer, you're my kinda girl. Stratny w tej walce. Kurde. Nie mam energii, tak. Lewa. Dobrze, zdobyłem ten węgiel. Bo mi zaczyna brakować jednostek. Co to jest? Pokoła świecenia pośród chaosu. Dostatecznie doświadczony bohater może zwiększyć tu siłę czarów i wiedzę. Okej. Hajsy. Co ty mówisz, że tutaj się ten przeteleportuje? O, dobrze, wracam. Co mi tu nie wyświetla mi? Okej. Nie problem. Mordo. Nie sypcie. Niebieski? Skąd się wziął niebieski? Ale on nie jedzie, on tu stoi po prostu tylko. Czyli będzie z nim związana jakaś cutscenka. Okej, to ja najpierw jeszcze sprzątam sobie na podwórku u siebie, wezmę jednostki i dopiero pojadę dalej. Świetny plan, ćwir. Spowolnienie na nich damy, to może to coś da. Bardziej niż ta dezorientacja. O, to też działa. Good. Jeszcze czterech. Pam, 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 pam. I żegnam państwa. Podwórko posprzątane. Jej, mogę coś budować. To mogę sobie budować, tak? Co buduję cały tam? Cool. I od ataku. Dobra, to podjadę na chatę. Akurat nowy tydzień jeszcze. Gdzie mam przychodu? 6 koła? Nie, 5. Aha. Dobra. Duchy mogę też ulepszyć, spoko. To już chyba wszystko ulepszone. A, liczę jeszcze nie ulepszone. No trudno. Jeszcze mogę kupić sobie. Liczę i wampirę. A to nie zostanie z nim do obrony. Dobra, jeszcze tu jest niski. O, no to ja chcę jeszcze te smoki sklepać. I zapiszę zaraz grę potem, no, żeby mieć jakiś punkt wyjścia taki, żeby nie napsuć za dużo. Żeby za dużo się nie trzeba było cofać też. Pamiętajcie, po to jest funkcja save'a, żeby z niej korzystać. To nie jest żaden grzech, ani wstyd. Może będę mógł je wskrzesić. Nie, kastenka najpierw. Spalcie ich cuchnące ciała, zbierzcie ich kości. Wódz orków rozkazuje swojej armii zaatakować Arantira i jego sojuszników bez ostrzeżenia ani dania władcy śmierci szansy na rozpoczęcie rozmów. No to nie chcesz gadać. Twoja decyzja, no. Ja tylko podkreślam, że zmiotacie z planszy. Jak coś. Nic tu nie masz, mordo. Gobliński sidlarz. Okej. Wygląda jak jakieś warzywo. No kozak, jesteś, dobrze podjąłeś decyzję z tym atakiem. musimy znaleźć główne siły i porozumieć się z ich przywódcą. Ornello, czy znasz naturę i pochodzenie tych niezwykłych wojowników? Mówi się, że stworzono ich używając krwi demonów. Zaiste, odziedziczyli po nich wdzięk i urodę. Niestety tak. Może w innym przypadku historia lepiej by się z nimi obeszła. Napisano ponadto, że orkowie odporni są na demoniczną magię. Niestety nie wykazują się podobną odpornością na głupoty. W czasie, gdy ja będę szukał ich wodza, ty, Ornello, wzmocnij miasto i dbaj o zasoby naszej armii. Miasto nie może paść ofiarą orków łupieżców. Tak, mój panie, nie zawiodę cię. Ale nie musisz się do tego stosować. Nie? Czemu czas wykorzystany na fortyfikowanie tego miasta został dobrze spożytkowany? Arantir był w stanie spędzić trochę czasu na medytacji i nauce i zyskał sporo doświadczenia. Nasze sanktuarium zostało ufortyfikowane. Możemy teraz skupić uwagę na sprawach lorda Orlando i Flamschrein. Arantir nie chce walczyć z orkami. Legendy o ich odwadze i męstwie zapisane są w nieznaliczonych księgach bibliotek Hereszu. Arantir wie, że orkowie są wrogami dzieci Urgasza. Musi znaleźć się przywódca, aby móc się przedstawić. No ale ja wolałbym nią biegać niż nim. Okej, możemy się tego trzymać też dalej. Ale jak już jesteś, to zrobisz sobie spacer po statystyki, nie? Jeden. Spoczko. Hehe. No i przerżnąłeś. Szybciej niż sądziłem. Kurde, miałem pełną energię, nie skorzystałem z tego, no trudno. Ale no właśnie, ty biegasz sobie za rzeczami. Za hajsem. Pewnie, że tak. Ciekawe, czy będę musiał doprowadzić Arantira do tego wodza orków, żeby z nimi pogadał. Czy wystarczy, że Ornella nam pojedzie? Miecz potęgi. A tu braban demonów. To by było na tyle w tej turze. O, coś tu lezie. A nie, to jest ten, okej. Podjadę kawałek, żeby zobaczyć, co w nim jest, w tym garnizonie. Średni. No to trochę lipa. Na razie jeszcze nie... O, pewnie. O, albo i nie. Można handlować? Można handlować, okej. Ale zanim... hello, potwory. No, takie fajne rzeczy są. Chcę to obczaić. Jak zwykle dobrze ustawieni. A to mak, taki okej, pustynny. Czego nie widziałem do tej pory. No cóż. Szybko poszło. Z tą ekipą czarodziejów. Czarodziejów golemów. O, wow, zaklęcia do kupienia, cool. Implozja za 25 siar, trzeba o tym pamiętać. Zdobywajmy kolejne artefakty, tutaj zdobywajmy kolejne rzeczy też. Gdzie magów? Tylko żebym, kurde, mi tam nie wpadł żaden bohater, haha! Bo jak mi wpadnie teraz, to stracę miasto. Co byłoby lipą. No ale tu już wchodzę na rejony orków, więc spoko. I no tu idę się jeszcze na górę coś patrzeć, co tu jest. Na szyjnie... Jest kopalnia złota! Pi... Nic nie ma. Chodzi ewentualność się patrzy, że padniesz. Ale spoko, do tej pory nie pojawiały się orkowie jako przeciwnicy. Fajnie, fajnie, że są. Good, good, good. Na hajsu oczywiście zawsze się przydadzą. No, myślę, że Arantir świetnie, lepiej się sprawdził jako broniący miasta, bo Ornella jest lepiej rozwiniętym bohaterem. Fajnie mi się nią gra. Po i prostu. Okej. Co to jest? Wiwerna. Wow. Czyli niebiescy to też orkowie. Ha. Interesting. Pyk. 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 I na haciendę. Jeszcze tu mogę iść chyba, nie? W D. Tak, jeszcze tu mogę iść, to idę tam. No i gildię magów twardą, że brakuje mi drewutni. A właściwie samego drewna z drewutni mi brakuje. Kurde, gra sugeruje, żeby grać Arantirem. Może popełniam błąd, że Ornellą biegam. Ale trudno, zobaczymy. Druid. Ale się cyka. Kula ognia. A co to? W którym przypadku? Cool. Dobra, kolej na te drzewce teraz. I nowy tydzień. Jednostki będę mógł kupić. Jej! O, idzie bohater. Dobrze, że wracam. Tu już coś ma. Coś już tutaj ma. Tydzień wróbla. Dobra, to jednak chyba nie... A nie, dobrze, ja już wracam na chatę. No i super. Nic nie wybuduję, ale za to kupię sobie jednostki. No i fajnie. O, mam siary dużo. Mógłbym... Serio będzie chodził mi zabierać rzeczy. Co za cfel. O, drugiego wypuścił nawet. Kurde, wiedziałem, że te drzewce to nie będą chciały uciekać za bardzo. Trochę ich jest też. Nie za dobrze. Najpierw musimy zlikwidować jednych, później zajmiemy się drugimi. To, że się zbliżyli, to bardzo dużo ułatwi. Pięknie. Ciekawe, czy podbiegniecie już, czy jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Haha. Lame. Dobrze. Zero strat. Spoko się gra nieumarłymi. Nie powiem, że nie. Nie ma miejsca. Dobra. Czy powinienem atakować ich? To zbiorę shit na razie, nie będę go atakował. Co ty na to? Oni co, będą chodzić i mi sprzątać tu pewnie cały mój ten. Nie, za mną biegnie chyba. Ciekawe. A nie, zabiera też kopalnię. Kurde, ile tych bohaterów mi tutaj wysyłasz, mordo? Nie podoba mi się to. No dobra, ja bym podjechał tu i zobaczył, co się stanie. Roztropnie będzie nie atakować tego miasta. Jego silny organizm znalazł nie twoją armię na strzępy. No dobra, ja nie chciałem... Czyli muszę... Kurde, muszę się bójnąć? Serio? Arantirem? Tak, co to jest za bohater? Kurde, zarąbał mi kopalnię złota, to niedobrze akurat. To muszę się go pozbyć. Ale surowce sobie mogę pozbierać, nie? Za to nikt nie bije. Ładowy sopel to jest gówno, nie artefakt. To jest punkt wiedzy, ewentualnie jeszcze to, ale chyba nie. Chyba tak nie chcę. Muszę przyjść tu. Takie rzeczy. Co tu jest? Wola czego? Jak się rozpanoszyli skubańcy? Nie no, nie chcę jej bić. Tylko zobaczcie sobie tutaj ten teren podkrywam. Poklepię sobie rzeczy jeszcze, wrócę się, posprzątam te demony. I co? No i wyślę tu Arantira wtedy, nie? O kurde, ale to ma ruchu. Tak lepiej. O, pięknie. Elegancko żeśmy ich załatwili tutaj. No dobra. No jestem ciekaw, co to jest to sanktuarium przypadku. Nie tylko bohater potrzebuje czego? Zachęty do walki. Mhm. Potrzebuje również jego armia. W tym sanktuarium niestety mogą otrzymać różne premie do swoich parametrów na czas następnej bitwy. Tym premii zależy od dnia tygodnia. Okej. Okay. Cool. Fajnie. Ach, żywiołaki oczywiście nie mogły odpuścić, ale może będę miał to zaklęcie, żeby je odwołać. Bela Bemela. No, nie. Trochę lepa. No trudno. To po kolei... O! Po kolei. Ale jedni... O, śmiałem mówić, że jedni chociaż wykonają ruch. Ale not today! Dobra, trzeba zbierać ten artefakt i wracać na Hawirę. Sprzątać te głupie demony. Chodźcie tu, kurwie. O! To niskie jest, okej. Okay. Ten jednak zaatakował miasto. Co tam masz? Coś tam niby masz. Ciekawe. To dziad, zepsuł mi wieżyczkę. No, to już takie konkretniejsze zaczynają się pojawiać te stworki. Bramę chcą otwierać. Takie cwaniaki. 154, 216. 216 mnie robi. Tu czekamy na przyzwane impy. Tu też czekamy na przyzwane impy. Dobrze się eksplodowali tam. Bye bye. O nie, otworzyli bramę. No to teraz mam problem. Kurde. To było cool. Jak to zrobiłem? No nieważne, ważne, że się wybroniłem. To jest najważniejsze, żniejsze. Ty gdzie idziesz, kurde dupku? O, cool. Ale mogę ulepszyć was, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Dobrze. Darmowe jednostki mi przynoszą normalnie na chatę. Pytanie ciekawe... Zaatakujesz mnie? Nie. A to chwila. To bohatera w sumie mogę sklepać. Ale chyba lepiej tego nie robić. Mara, setki. No muszę posprzątać demony i tyle. Good. Uuu! A po co on tam poszedł? Co za czary? Wow, zbieram w końcu drewno, że mogę coś wybudować. Cool. Lepszymy sobie licze. Ej, co tam jest, że on tam wlazł? Są tam jakieś rzeczy ogólnie, no? No nie, i tak będzie się plątał i będzie mi to przeszkadzać co chwilę. No potrzebuję tych kopalni, więc muszę do nich pojechać. Nic na to nie poradzę. O, patrzcie, nawet posprzątę sobie podwórko. Się zmotywował chłopak po mojej wizycie. O, fajnie, że wracasz, mordo. Bo mam do ciebie sprawę. Hello, hello. Chyba go dosięgnę teraz. Nie, kurde, ale... A nie sięgnę, haha, no i zajebiście. Bye bye, demony, bye bye. Coś tam nawet niby ma. Dużo mamy do stracić, to troszkę już uszczuplimy. Sami się żegnamy. Wyglądacie niebezpiecznie. To wygląda jak demony ogólnie, nie? Brak kontrataku, okej, demoniczne stworzenie pochodzi z piekła, żywe stworzenie, ogniste oddech. W trakcie ataku jednostek zadaje obrażenie nie tylko celowi, ale również innemu stworzeniu ustawionemu tuż za nim. I potrójny atak, stojący na trzech sąsiednich tych, okej. Ja muszę balistę kupić jak najszybciej. Tak, potrzebuję balisty. 12 tylko. O Jezus Maria, no ale leje. Ale to leje. Gdzie? No i poupierdliwym bohaterze. O kurde. Duchów na pewno wezmę i was wezmę też, to już nie zmieszczą. Dobra. Nowy tydzień, nowe jednostki. Tylko co ja teraz zrobić tak naprawdę? No chyba zapiszę grę i puszczę tego Arantira tam, do tych orków. Ale ją też wystawię tutaj. Ja to chciałem zrobić. W sensie, że nią zablokuję przejazd demonom z tamtego garnizonu, a nim pojadę do orków. Czy to jest good plan? No weźmiemy sobie tych. A to weźmiemy sobie jednak tych. No i fajnie. Miałbym komplet jednostek zaraz. No ewidentnie Arantir musi iść pogadać z orkami. O, jest na stówę. Tydzień głupoty. Pięknie. Dobra, tylko się drugą zostawię, ale... Tak, jeszcze wykupić jednostki. Starczyło mi hajsu, super. Au. Au. Bolesne to było. No i zobaczymy, co się stanie tutaj. Co ty wykombinujesz tam, chłopcze? Uciekniesz? Co zrobisz? Zapisać muszę tu grę koniecznie. O, wydygę, okej. Okay. Dobra. Tak, my ciśniemy na tego Jasia tutaj głupawego. Na niego ciśniemy. A ty ciśniesz do orków. Czy ja zapisam grę? Zapiszę jeszcze raz. Ucieknie, uciek. Tchórzy. Niski już tu jest. Hrabina Ornella, czy to ty? Lord Eryk, jak miło ujrzeć znajomą twarz. Jesteś piękna jak zawsze, pani, ale wydajesz się niezdrowa, a twa kompania zdaje się wielce ponura. To piękna, ale długa historia. Pozwolę sobie przedstawić lorda Arantira, mojego mentora. Wstąpiłaś na ścieżkę śmierci, Ornello. Widzę to i smucę się wielce. Choć nie podzielam twych poglądów na Aszę, w naszych ziemiach panoszą się siły gorsze, niż nie umarli władcy. Z uwagi na pamięć twego ojca, udzielam ci przejścia. To bardzo wspaniałomyślne, młody człowieku. Moi towarzysze nie wykażą się jednak taką wielkodusznością, dlatego sugeruję unikanie naszych garnizonów. Na zachodzie jest podziemne przejście, które pozwoli wam przejść pod naszą armią. Dziękuję, Eryku. Bądź zdrów. Żegnaj, pani. Kto wie, może nasze ścieżki skrzyżują się ponownie w przyjemniejszych okolicznościach. Ktoś tu na coś liczył chyba. Mam nadzieję, że ten przyjaciel Eryk mówił szczerze. No, fajnie było, jakby mówił szczerze. Gdzie jest to przejście na ten... A, na zachodzie gdzieś jest tam, tak? Jak on to mówił? No nie wiem, ale zapisałem tam, zapisuję tu jeszcze raz też. I czekam. No niby czemu mam nie atakować tych garnizonów? Co one mogą mi? Nic nie mogą mi. No i co się stanie? Chyba nie ci orkowie, to jednak tych niebieskich chyba muszę znaleźć. To wczytuję grę. I Arantirem chyba wrócę na chatę. No. Niech się broni przed demonami, jak coś wychodzi do nich. Jak zajdzie potrzeba. A wyślę go po prostu do tamtych orków, jeśli się pojawią gdzieś w okolicy. No dobra, my jedziemy tu. Nie wiem, czemu mam unikać tych garnizonów, ale posłuchajmy się gry. Znaleziono artefakt, cool. Katapulta jaka fajna. Ten dupek wyjdzie stąd teraz i będę musiał się cofać. To bym się trochę poirytował chyba. Jakieś konkret kopalnie są. Wągle te sprawy, aniołki. Uj, to nawet są walczyć. Łowo jest ich trochę. Też bym walczył na ich miejscu. To nie blokuje kontrataku, to trochę lipa. Zrobimy to tak. Lepiej. Tak, myślę, że to było dobre rozwiązanie. Zabierz 6? Już lepisz, to spoko. Już lepiej mnie robi. Wygrana. Tu artefakcik jest fajny. Ciekawe, gdzie są ci niebiescy w takim razie, orkowie. No bo wygląda na to, że kurde, no nie zapamiętałem, jak on gadał tam. Gdzie jest to przejście całe? Oj, srane. Nie zarejestrowałem te. O, idzie kolejny frajer. Wysoki kat. O! I niski. No trochę lipa. Bo muszę się nią wrócić. Ale i tak przecież tutaj nie przejdę dalej w sumie, więc... Nie wiem. Nie wiem, co planowałem. Dobrze, żadnego mi nie zabili Banshee. Pam, param, pam, param, pam. No i spoko. No tak, no tędy tutaj nie ma opcji, żeby gdzieś przejść, więc muszę zaatakować ten garnizon. Jadę po was. Niski, tak myślałem. Ten ucieka, ten też ucieknie? Też ucieknie, cykor. Dobrze, niech ucieka. A ja walę w ten garnizon. A, rozumiem sobie jeszcze morale tutaj. No, to teraz do kupy jednostki, to Arantir będzie miał się czym bronić. Gdyby ktoś wpadł na jakiś głupi pomysł i chciał... Zapiszę sobie tutaj. I chciał nas zaatakować w mieście naszym, pięknym. O kurde. To tu niebezpiecznie się zrobiło. A nie ta jednostka. Przyzwyczajenia. Beka. No, spoczko. Okej, jak na razie udaje mi się zmniejszyć ich ilość. Dobrze. Też dobrze. Ej, tylko mało strasznie mi zadają. Czemu tak? Czy super, nie? Ale czemu tak? To jedną straciłem. No cóż. Fajnie. Myślałem, że będą o wiele większe straty, jak ich tutaj tyle zobaczyłem. Ale ten garnizon jakieś dziwnie słaby. Wow, 80, super. Chciałbym. Może jeszcze 3. Tak. Jednego? Nie. No i dobra, garnizon mam, Eryku. O, tutaj się coś jara. A, to tutaj ktoś uciekł. No ja go znalazłem. Ale bekka, co? Dajmy, serio? Morda? Damy wait. Tu damy ejtek. O ty kurde dupku. Oj no. Niesprawiedliwe. Dobra, no sami jesteście wy, więc umieracie. Czy mi odnowili liszy po walce, tam z killem, co trochę zawsze jednostek się odzyskuje. To 3 mam za darmo. Dobra, wezmę ten skowyt marsz. Niski. Zaatakujemy ich, zobaczymy. 18, no dużo. A tu gdzieś widziałem oślepienie i chyba skorzystam, chociaż spróbujemy to. Dobrze. Super. Super! Kurde, wiedziałem, że zabawę. A i tak miał niefarta, więc dużo mi to pomogło. Już nie atakujemy. Co to jest? Ta istota może zadać obrażenia każdej żywej istocie w zasięgu 3 pól. Ilość obrażeń zależy od morale konkretnego wroga i jego odległości od tej istoty. Chcę sobie korzystać, nie uruchamiając kątek ataku. O. To też fajne rozwiązanie. Nie mam energii już, żeby kurde sobie rzeczy brać. Laska Sarissusa. Mam laskę piekieł. Podwaja mana, nie, to ja wolę to. Jep. Ale Eryk się musiał wkurzyć, że mu zarąbałem ten garnizon jednak. Zapomniałem, o którym przejściu mówił. To nie moja wina. Mógł się skupić chłopak o tej historii, a nie. Niski. Tu są demony. Najpierw poszedł tu, ale też zapiszę sobie grę. No bo tu są statystyki i rzeczy, więc fajnie było się tu wybrać. No i znaleźć tych niebieskich cweli, żeby zrobić to dodatkowe zadanie. Bo ewidentnie tu po prawej są demony. I can see it. O, kolejny garnizon. O, wow. Ostre, siostra. Very good. Good, good, very good. No nie, przyzwane jednostki mi zabił. Ale dupek. Dalej nie ma energii, żeby działać. Pewnie 2 do ataku, tak jest. Co jest? Niski też. Myślę, że dam sobie radę. Jakoś. Na Arantir chyba też. Masz wszystkie maszyny? Masz. Aha. A ja mam? A ja nie mam, to ja kupiłem jemu, a nie jej? Co za głąb. A nie zauważyłem, że nie mam balisty. Brawo, ćwir. Może jestem, może troszkę przysypiam, nie powiem, że nie. Ale to dlatego, że jestem zmęczony troszkę. A nie dlatego, że gra mnie nudzi. Uuu, ale fajne. Kryształowy smok, cool. I co, inaczej ja nie będę bić tych. Jak ja chcę bić tych. A może pójść tam na prawo? Kurde, nie wiem co zrobić. Pójdę może na prawo. O, tak. Pójdę za tu z tego syna, bo będzie mnie dręczył i męczył. I przeszkadzał mi. Muszę jakoś lepiej jednostki porozkładać, ale to muszę znalazłem. Nic nie masz tutaj, ziomek. Nothing tu masz. Daj. Tak, podejrzewałem, że to się może skończyć. O, super, że je zaatakowałem. No, przynajmniej nic mi się nie będzie panoszyło. I idę na prawo, gdy go zabić. Kupię go demona. Zapisuję grę i idę w tę stronę. W sumie dobrze, Arantir niech tam zbiera siły. Nie uciekają? No proszę. 21. Takie rzeczy. Szybko poszło. O, tu jest w ogóle zamek już. To dobrze, nie muszę tutaj za daleko jeździć, tylko się im dobiorę do dupy od razu. Cool. Tylko ja bym chyba chciał... Wiesz, tak żeby trochę tutaj było przerwy między jednostkami, nie? Bardzo bym to docenił. Może być taka... Nic tu nie masz. Lepsze diabły, znaczy te inne diabły takie. Na razie czekamy. No, bramy teraz będą robić wszystkie. Ja się tutaj. Trochę niefajnie akurat. Te impy też. Żywe stworzenie, zbieranie mamy. Arcydemon. Cool. Stworzenie duża istota, latanie, nieodparta, a teleportacja. Aha. Jakoś bardzo nie różni się od pozostałych. No tymi będę mógł lecieć, więc chyba tam podejdę bliżej. Widmo sobie zrobię pyk. A te zasrane... Nie traf, nic niech nie trafi. God damn it. O, jeszcze oni są. Na nich trzeba uważać. Co to ma być? Dobra, to tak, likwidujemy po kolei. To zaboli? Ach, nie aż tak bardzo. No nic, spróbujemy. Może nie trafią te wieżyczki, oj srane. O, hello. Hello. Pudło, dobrze. Dobrze. O, ja też miałem nieszczęście, ale nie. Mhm. Tu trochę słabizna się zrobiła. O, tak, o, muszę zrobić, żeby lepiej widzieć. 5, 6. No dobra, wolę tak, żeby zablokować mu przejście. Au. Raczej to wygram. Coś bym chyba wskrzesił może, co? 6 czy tam 6 z tych. O. Gudy. O, a duchy co robią? Kranie cięższej amunicji z zasobu wroga. Ale cool! Nie, to bijmy ich. A, wiedziałem, że w końcu trafi. A was już nie ma. Bardzo fajnie. Haha. Au. Elegancka. Dobra, to zaś sobie wskrzeszę coś. Tym razem was. A, był to trochę barwą. Ci jak zaczęli trafiać. Dobra, żegnamy was. I was w sumie też. Chyba koniec? Nie, coś tu jeszcze jest. A, arcydemon. Arcydiabeł znaczy, sorry. Bye bye. Mój zamek. Piekielne miasto zostało zajęte, a duchy czcicieli demów przesłuchane. Arantir wie już ponad wszelką wątpliwość, że Flamschrein jest centrum nowego kościoła Urgasza. Orlando właśnie tam się schronił. Na tych ziemiach stoi ukryty portal łączący Ashan i Sheogh, krainę będącą zawięzieniem Urgasza. Nowi piekielni żołnierze przechodzą co tydzień przez bramę. Arantir musi ją zniszczyć. Skoro zniszczyliśmy już te jamy chaosu, psy Urgasza zaczną przed nami uciekać. O, ale cool, że zniszczyłem miasto. Nie mam miasta, tylko go zniszczyłem. Je zniszczyłem. Teraz straciłem jednostek też przy tym wszystkim. Mam nadzieję, że ty nie szykujesz tam na atak, mordo. Tak wyskoczył tam jak gumka z gaci. W sumie miasta mam już rozbudowane, no ale nigdy nie wiadomo, czy nie przyda się więcej jednostek, znaczy surowców. Zawsze będę mógł je później sprzedać, żeby, wiecie, handlować, nie? Na hajsy i wykupywać jednostki. No i spoko. Jest już nowy tydzień? Lipa. Tu są jeszcze rzeczy. Kurde, ten rzut mnie niepokoi. Wygląda jakby się wybierał moje tereny. Co byłoby straszną lipą. Dobra, no skoro już tu jestem, to zajmę tą kopalnię też. Bez sensu takie rozdrabnianie się na jednostki, nic nie unoszące walki. No ale dobra, jak chcą dostawać takie wciry, mogą dostawać. Sioro, Memory 5. O, tu jest po prawej wejście. Chyba o tym wejściu mówił, do podziemi, nie? Bardzo możliw. O, właśnie, w ogóle mogę... A nie, nie mogę, bo nie mam tego miasta, nieważne. Ale te archanioły myślałem, że mogę sobie to ściągnąć, ale jednak nie, ciekawe czemu. Co to za oszukistwo? Dobra, żółty, co zrobisz? Jak zajdzie potrzeba, to ja cię sklepię mordę, nie? Wiesz o tym, mordo. Że mordę. Co ty tu masz? Nic tu nie masz. Więc chyba się odważę Arantirem wyjść mu naprzeciw. I go troszkę średni, goddammit. Jesteś głównym bohaterem, ale trochę useless jakoś, tak? Nie wiem. Poczekam, aż podejdzie bliżej jeszcze. Daj. Nie no, te ochrony się robią coraz lepsze akurat. Jest kopalnia złota kolejna, nice. Ty no szmaciarz idzie mi na szaber. Normalnie. Zabiera moje rzeczy fajne. Skóry jest to, że mam w końcu tą bohaterką też oślepienie. Very przydatne. Bye. O, jest nowy tydzień. Dobra. I weźmie tych czterech, nie. A dwie? Jeszcze jedną. Okej. Nie, to nie. Tąpnięcie. Bohater otrzymuje czar części ziemi, może czuć go w taki sposób, że szansu ogłuszenia składają wrażenie osoby. No dobra, może być. Jest jeszcze jedna kopalnia do ogarnięcia. O, proszę. I mamy ulepszone... te. Właśnie te mamy ulepszone. Smoki. Jest ten portal do Sheogh chyba. Ty no co za szmaciarz w ogóle, ej. Ja mam portal, miasta mam. Co ty gadasz? To spoko. To ja tutaj sobie pobawię się jeszcze chwilę i kurde ale portal. Na chatę i go zgromię tam, dupka. Co on se myśli? A Arantir mi sobie tam pierdzi w stołek dalej na chacie. A znowu nie mam energii, zapomniałem. Tu jest to przejście w dół, a tu jest jeszcze jeden doświadczenia, tak? Fajnie wyglądają. A może najpierw ten portal pójdę zwiedzić, co? O, proszę. Siemeniu. O, wow. No cóż. Zajebaj kopalnię złota. Zatłukę go. To nie aż tak dużo w sumie. Wiem. A to było 27 przecież chyba, tak? Czy 17? Nie, 17 było. Okej. Ciebie sięgnę. A ciebie zastrzelę. No już mam tutaj 14, 18, to już jest taki kompleks. Portal zniszczony, zrealizowany. Zamknęliśmy też szczurzą jamę, bo powraca równo. Teraz rozwalę tego śmiesznego orka, nie? Dobra. Nie będziemy się tu panoszyć nic po chacie. Nie ma takiej możliwości. Nie godzę się na to. O! Hono. Hono, ziomek, ino tu. A czerwony jeszcze żyje jakoś. Radzi sobie tam. Ja sobie podejdę tutaj. Se tutaj podejdę tako. Pytanie, czy ty wyjdziesz z tego portalu teraz, Jasiu? Nie, wystraszysz się, ty pizdo. Teraz wyjdziesz z portalu? Nie, też się boisz. Okej, spoko. Wciąż mam miejski portal. Mordeczko. Elegancko. Tak myślałem. O, ale jedziesz w moją stronę dalej. To spoko się składa. Bo ja akurat jadę w twoją. I takich nie pokona mnie ta śmiertelna. Ty ominął mnie! Zarąbał mi tą. No nie będziemy się tak bawić w tusiu babkę. Ziomeczku, mój drogi. U, jakie wiwerny. Check this out. Szamanki. Tylko takie córa nieba. Demoniczna bardziej, okej. Dobrze, pozbądźmy się najpierw Wilbern. Skowyt Banshee wjechał jak złoto. Serio namachała się tyle i zabija mi tylko jednego? Co za luzy? Ej, dobra, ale ci już mordują trochę akurat, nie? No to pudło to niefortunnie tutaj wleciało, co? Niestety. Au! Normalnie zabił mi jednego smoka. Dziad. O, ale energię mam nową już. Pracę was. No i co długo. Nie będę szaszał tyle zombiaków chyba. Czy będę? Nie, nie będę. Dobra. Tu. Jeszcze muszę odzyskać to. Gdzie mam teraz? Aha, garnizonami. Albo podziemiem. No kurde, nie wiem co teraz począć. Nie zajmował się tą kopalnię? Nie. Jest cały czas moja, że tak powiem. Mocią pani. Nie chce mi się zapierdalać do tych podziemi tam. Ja wolę ich bić na ryj. Tego. A tu jest kopalnia złota? Nie. Kryształowa, okej. No nie będę szedł tymi podziemiami. Czy muszę? Czy zadanie mi każe? Jak nie zadanie mi nie każe, to w dupie. Jadę garnizonami. No i nie każe mi, zajebiście. No jak zajdzie potrzeba, że ten dupek się zbliży, no to oczywiście portal miejski zrobię i koniec. Many mam od cholery. Eryk, widziałeś to? Ale beka, co? Wódeczko. A tu są jeszcze rzeczy w ogóle. Hajsy i ten. A no, co mi tyle hajsów? Jak ja mam prawie 100 tysięcy. Nie potrzeba mi. Tydzień fałszerstw. Teraz zobaczymy, co to znaczy. Prawie że ostro, siostro. No i fajnie. Ojej. A ten skudłował niefortunnie. A te smoki to lipę mają ogólnie straszną, jeśli chodzi o atak w takiej ilości. Okiedokie. Hello. Kurde, jak zwykle. Jeszcze jednego. Dobrze. Tak może być. Z tego niebieskiego chyba nie atakujemy, nie? Czy atakujemy go? Zapiszę grę. I sobie go zaatakuję. A co mi tam? O, ma cyklopy, nice. Tutaj nigdzie nie dolecę. Tutaj nawet nie wyjdę. Bye, bye. A to są zwykli wojownicy, a nie ci się patrzą tacy fajnie, okej. I co te gobliny mają począć, biedne? Trafiłeś cię przynajmniej, brawo. Ci nie wyglądałem jak marchewki. No dobra. Punkt ataku, złoto. Mogą doświadczenie wziąć w sumie, no ale trudno już. Nie, nie chcę takich jednostek, na pewno. Cieszę się, że nie chcecie się ze mną bić. Tylko po prostu sobie ogarniam miejscówkę. Sami też nie chcę się bić. Kolejna kopalnia złota. Ile już mam tych kopalni? Cenię wszystkie kopalnie złota. Nie wiadomo. O, krypta jakaś, cool, wyjdę tam. Tam przynajmniej przestał robić bohaterów. Co mnie cieszy. To upierdliwe było. To trzeba cały czas pilnować swoją okolicę. Trafik, błagam. Dziękuję. Thank you very mucho. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. O, super. Fajnie, że sobie nazbieram tutaj tyle tych rzeczy, ale po co mi one? Wiadomo. Wszystkich rozpieprzyłem już tak naprawdę, więc tak sobie biegam. A może ci orkowie są w podziemiach? Nie, no dobra, tutaj mieli jeden garnizon w sumie, więc może nie są w podziemiach. Chyba się nie wkurzą jakoś bardzo ten jeden garnizon tylko. Wydaje mi się, że nie. O, i tu jest jeszcze zejście. Może on o tym mówił i że tu się wchodzi. Chyba tak. Haha. To nie zlepiłem tego ewidentnie. To ja nie idę tam, pierdziała. I tak sobie się nawet już nikt nie chce ze mną bić. Wszystko mi oddają za frajer. Tygodnie mijają. A Ornella jedzie. Gościńcem. Wszyscy się jej poddają. Kupmy jednostki w razie co? Chociaż nie wiadomo. Czy to jakoś bardzo potrzebne? Te demony chcą walczyć. Autko. No, trochę ich tu jest. Przeżyli. Skubanie psy. Bye, bye. Dobrze, dobrze, dobrze. O, mogę sobie zrobić bancie. Cool. 9. I koniec. Tu druidy są. Pilnują jakiegoś źródełka. Oj, kolejny ten garnizon. A to Nie wiem, w takim razie, kurde, co tu się odwala. Ale zwiększymy sobie tą ilość many. Tutaj sobie pozbieramy rzeczy. O, kolejna kopalnia złota. To dobrze, tutaj idę. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Żółty już się nie rusza, niebieski tylko się coś tam pląta. No i zajebiście. No to nie zobaczymy was w akcji. Znaleziono artefakt. Ja mam od cholery już artefaktów ogólnie, więc... I cały czas jednego poleszam niewypełnionego. Noise. Tu przejadę też. Ale nie, biję ten arten. Biję ich tu. Halo. Co to ma oznaczać? Może tam się kryć jakaś kopalnia złota, więc lepiej wejść i sprawdzić. O, wow, ale hałdko. Okej, to szamanki może. Przeżyły, dobrze. Cyklopy nie przeżyły wcale. Nowa lista jest potężna. Warto w nią inwestować. No i skoczka. Garnizon oczyszczony. Teraz sprawdźmy, co kryje się za nim. Nic nie wskrzeszamy. A, miejsce do ulepszania jednostek. I do kupienia rzeczów tych takich machin wojennych. No jakoś, nie żeby jakoś zajebiście warto było tutaj przyjść. Ja będę musiał chyba iść na dół, kurde. Tam może być ostatnia kopalnia złota albo coś w tym stylu. To pójdę, zobaczę tam. Przed ostatnim miastem się tam wybiorę. Zrobię szybki przeskok. Muszę tutaj sprawdzę. Nie ma kopalni złota, nie ma kopalni złota, nie, kopalnia złota. I nie, no to wszystkie kopalnie złota mam już odkryte teoretycznie w tych rejonach tam. Zobaczymy, co jest dalej tutaj. Oho. Jasiu siedzi na straży, tam już będzie cutscenka. Gdzie jest to miasto orków? Miasto musi być w podziemiach chyba. Najprzywódca oddziału orków, no. Co to ma być za bullshit, he? No wow, barbarzyńcy. Czy warto było walczyć tak, he? Głupie demony. Cały czas mam wrażenie, że źle, że nie biegam Arantirem. Kolejny artefakt znaleziono, cool. A tu już jest koniec mapki. Kurde. Dobra, to jadę pozajmować te wszystkie rzeczy u żółtego i wejdę do podziemi i zobaczymy, co się tam stanie, co? Dobra, wszystko zebrałem, klepię teraz tutaj tych dziwnych demonów i idę na dół. Bo ja musiałem sobie porozkładać jakoś inaczej chyba trochę te jednostki, tak mi się coś zdaje. Tak, obym je chciał. O, i nie ruszamy już tego układu. 33, dużo. No, tak już jest lepiej. Zdecydowanie lepiej. Patrzcie, zabił mi jeszcze 200. Skill się uruchomił, ale bullshit. Mogłem nimi nie podchodzić. No trudno. O, ale pan się mogę sobie skrzesić za to. 8 i to wszystkie. Dobra, chodźmy na dół. Zapisano stan gry, no proszę. Ciekawe, na co się tu na dole natkniemy. Są rejony właśnie tych, niebieskich. Ej, lochy? Może Raelak się pojawi? To by było cool. Nieprawdaż? Ja myślę całkiem prawdaż. Ale głupio straciłem te kościotropy, teraz jestem zły na to. Jestem na to zły! No już, let's go dalej. Dobra. Nie ma tu żadnych zakrętów, a tu jeszcze jeden jakiś się pojawia. I tu chyba będzie ta ostatnia kopalnia złota. Duchy po 102, o kurde. Haha. Dobra, to wow, nie. Zorywałeś. Duchy w sumie możemy zostawić tutaj w te szranki. Różnic. No i fajnie. Tak blisko, tak daleko. Szlak. Dobrze. Udało się. Brawo! Brawo, ćwir! Czy to jest kopalnia złota, ta ukryta jakaś taka? Nie? Ale by było super. Ulepszony wampir. Jak on się nazywa w ogóle? To jest książę wampirów, okej. Okay. No i co z tej kopalni idzie? O złoto. I zadanie wciąż jeszcze nieskończone. Kurde, jak tu leść teraz? Jak pójdę drogą, to pójdę dalej w prawo, tak? A jak pójdę tu, to gdzie pójdę? Tu na dół. Okej, to idę na dół. Liczę! Nie chcą się dołączyć wcale. Trochę na to liczyłem. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Liczyłem. Macie? Macie ciacie? Czy ja mogę oślepić ich? No. Ale lipa. Ale mogę zrobić taki myk. O kurde, przeżyły. Ciekawe. No ale już za dużo nie zawojują. Elegancko się ich pozbyłem. Dobra. Jakieś skarby. Jakiś grobowiec. Ja to złoto biorę. Spada o 3 dla artefaktu bucików. W trudnym terenie bez ujemnych modyfikatorów. Nie, no to jest lepsze. To nie było tego warte. Trzeba jakąś walkę w takim razie zrobić może. Żeby... O, miałem sprawdzić tamten tydzień i zapomniałem. Ten taki dziwny, co miał taką nazwę śmieszną. No trudno już. Też mogę wejść? Nie, chyba nie. Nie wydaje mi się. Śmieszne takie przejście. Tak zwany przyjaciel Eryk cię zdradził, dziecko. Czas nauczyć się, że miłość to maść istniejąca tylko po to, by załagodzić nam życie. większość śmiertelników kocha tylko tych, którzy odpłacą im się za uczucie szczęścia. Dzięki tej zdradzie wiemy już, że to miejsce pełne jest demonów. Znajdźmy zatem mierzłą bez których nas. Wrócimy do Eryka i spuścimy mu manto. Albo wyślę do niego Arantira. O, to jest jeszcze lepszy pomysł. Niby coś tu ma, tak? No i tak lepiej te zmyślone jednostki niż prawdziwe, co nie? Taratatatam. Bye bye, diabły. O, ta kula to się nalatała. No to Banshee sobie chociaż skrzyszy. Szał bitewny weźmiemy. Teraz idziemy tutaj. Te diabły jeszcze zabić. Znaczy tego diabła. I tego drugiego obok. Konkret wyzwanie, nie powiem. Ten Eryk to nas potrafi zrobić, co? Prawdziwy hałdką. Też jeden, nic. Nie mogą od razu dostać balisty strzelającej, tylko wymyślają jakiś ruch jednostek. He? He? No, przynajmniej Banshee sobie wskrzeszą. Tu już jest ciekawiej. Żegnam. Wow, aż dwa sporo. Trzeba będzie wskrzesić. Trzeba będzie wskrzesić normalnie. Tu zaboli, nie? Bo walnie... A nie, to ja liczę. To dziad. No ten garnizor faktycznie coś tutaj mógł nam modzić. No przeszkadzać. Co jeszcze są? 7 tych, 12 tych duszków, soduszków skrzeszonych. A co mi tam? No i fajnie. Nie, za dużo. O, pięknie. Kurde, serio jeszcze z nimi muszę walczyć? Na cholerę. No wiadomo, że to się tak skończy, nie? Gro? Siły na zamiary. Ja sobie doświadczenie Ornella zbiera, nie? Czy nice, chyba. Ale hajsu. Ja chcę kopalnię złota jeszcze znaleźć, halo. Ja nie zrobiłem tego z kopalnią złota, nie? Kurde, jak przegapiłem gdzieś, to się wkurza. Znajdź przywódcę dzieło parku, znajdź... No, zajmij wszystkie w kopalnie złota, nie mam tego. Czuję się oszukany. Normalnie. Na cholerę ja zbieram złoto zamiast doświadczenia. Pani. Ty już masz max doświadczenia, baby? Nie. Może dalej zbierać. Jezus Marian, ale to trwa, co? Nie przejdę dalej tam też? Teraz co trzeba, bo muszę to obczaić. Muszę to obczaić. O, elegancko panowie, doceniam, że jesteście zbici w jedną kupę. Dobra, zbieram dalej. To takie krapnięcie to jak w klapkach chodziła na pochacie. Taki dźwięk wydaje to. Tam niby jest, że jakieś podziemia chyba jeszcze są, nie? Tu. Nie wiem, dziwne. Tam nie przejdę, to na pewno. Spadam stąd. Tu może być jeszcze jakaś kopalnia. Dobrze, to trzeba to sprawdzić. Zgódź się. Nie, nie chcę was. Ja to wszystko już podsumowałem. Tu nie ma żadnych kopalni złota. Artefakt tylko jakaś. Hełm hałasu. To chaos to jest zupełne przeciwieństwo przecież chyba, nie? Damie. Zmniejsza wiedza bohatera o 4, zwiększa wiedza o 3, nie. Kurde, no nie ma tych jaskiń. Złota. I też jest wszystko poogarniane. Tu bym nie mógł wejść. Nie mógł wejść. Tu zwiedziłem, a tu jest jeszcze coś. Kurde, no to wracam się do podziemi. Hello, bonjour. Hedry. O, fajnie, że zbite jesteście też w jedno. Bardzo mi się to podoba. O, spoko, nad nim zaatakowałem nimi. Okej. O, zregenerowały się szybko. No i super. Dawać mnie te ostatnie kopalnie. Albo znajdziemy tu Raelaga. Co to w ogóle jest? Świątynia krwi, tajemne miejsce, w którym wiedźmy kryją swe łupy. Te krwawe skarby z pewnością są dobrze pilnowane. Okej. Okay. Fajne, chociaż to nie jest kopalnia złota. Budynek jest strzeżony. No chcę tam być, chcę. O wow, ale hałdko. Jeśli taka ekipa broni tego skarbu, to musi być tutaj przemega. Wyobrażam sobie to troszkę inaczej. O, cool. Nie. Hajsy, lisze. Tyle. No, to trochę lepa. Bo nie widzę tutaj już innego przejścia. To mam. To jest moje. To nie ma tu nigdzie więcej już. Nie ma żadnej innej kopalni złota. Muszę się wrócić tu. Może tu będzie. Dobra, próbujemy. Wracamy tutaj. Widzimy się na miejscu. Kompletnie zdominowałem tą misję. Dobra, jedźmy tu zobaczyć, o co chodzi. Stać! Kto stąpa tak beztrosko po świętej ziemi Elrata? Słudzy Aszy. Mamy tu sprawy z demonami i orkami. Jakie interesy? Ja także mam sprawy z demonami. Głównie polegające na prowadzeniu ostatecznych rytuałów. Ucieszysz się zatem z wieści, że na południe stąd spłonęło całe ich miasto. Ogień przeciw ogniu, tak? Jeśli chcecie walczyć z demonami, ruszajcie do Flamschrein. Po prostu podróżujcie dalej. Znajduje się w sąsiednim regionie na północny wschód. Stamtąd zarządzają tym skorumpowanym kościołem, którego bronią fanatycy, Legion Krwiostali. Gdy wypełnię rozkazy prawdziwej królowej Izabeli i zbiorę dość żołnierzy, stanie się on moim celem. Wtedy niech Asza pobłogosławi twoje wysiłki. Pospiesz się, bo zamiast kościoła demonów znajdziesz tylko dymiącą dziurę w ziemi. Cel zrealizowany. który odkrył drogę do Flamschreina. Mogę go zabić, ale nie chcę. Nie zależy mi na jego śmierci. Jest i kopalnia złota! Brawo! Trzeba było iść dalej, ale i tak znalazłem przecież jedną w kopalniach, więc dobrze tam poszedłem. Dobra, gin. Nawet ostatnio kopalnie złota. A tu jest ten... Jej, wszystkie kopalnie. A dla nas dość rezerw, by wybrukować złotem całą drogę do Flamschrein. No ziomek. Mamy prawie 400 000 złota ogólnie, nie? Więc... A, i cofnąłem się, żeby sklepać Eryka, nie? Tak, swoją drogą. No i powiem wam, że ani słowem się nie odezwał. Przyjął wpierdziel na klatę. Już tyle tutaj biegam, to pozbiera mi to, żeby doświadczenie mieć. Mogłem trochę Arantira też podkoksać, ale trudno. Najwyżej będę musiał więcej nim walczyć w pozostałych misjach i tyle. A misji, bo to już ostatnia zostaje, haha. No i co teraz się wydarzy? Urgat jakiś. Urgat i... kto? Dobra, biję was. A nie, gadamy, okej. Przybywam w pokoju. Muszę porozmawiać z waszym przywódcą. Gnijący czarodzieju, roztaczasz woń śmierci. Spełnimy twoje życzenie. Zedrzemy ciało od kości naszymi nożami. A nasz szaman porozmawia z tymi kośćmi. To się zdziwi, chłopak, co? No trudno. Taką drogę wybrali. Bye. Pierwszy z bań. Teraz drugi. Może być taki rozstrój. Zresztą tu nic nie ma. Wstyd. Po prostu ino wstyd. Ale ma potężną balestę. Już ją rozwalę. Bo mogę. Wiwerne się regenerują też. Cool. Nie ma cyklopa. Kurde, ale się upalił na te licze. Na te licze. Jeszcze tu ma jakiś problem? Wow! Aż 3? To dużo chyba, nie? No, nie chciałem akurat Wyvernu uderzyć, no ale niech będzie. Bo gdzie to są jeszcze jednostki? A, tu są niezależne. Papapapam. No i fajnie. To chyba będzie koniec zara. Trzęsienie ziemi już nie mogę, ale mogę sobie was odkrywać. No strój ma też sympatyczny ta szamanka. O, tu mam jeszcze pas. I to koniec chyba, nie? Tak. Jej! Niech Ojciec Niebo oświetli waszą ścieżkę i ogrzeje wasze dni. Niech Matka Ziemia wypełni wasze brzuchy i ochłodzi noce. Witaj, dumny wodzu. Jestem Arantir, wielki lord Heresz. Witaj, wielki lordzie Arantirze. Nie jestem wodzem. Jestem szamanką Kudzin, córką snów. Skąd władca śmierci zna powitania orków? Czytałem wiele o tych, którzy zrodzili się, by walczyć z pierwszymi demonami. Powiedz mi, szamanko Kudzin, czego orkowie szukają tak daleko od zmysłu? Zbieram kości tych, którzy pragnęli niewolić nasz lud. Ty też masz wiele kości. Skąd? Nie od tych, którzy walczą z demonami. Tak, widziałam cię we śnie. Jesteś pająkiem Aszy. Ja? Nie. Jestem ledwie sługą pająka. Czy Kudzin i orkowie ślubują zadać śmierć wszystkim demonom? Zawsze. Nasz wódz nakazuje nam odpędzać demony z powrotem do piekła. Wiesz zatem o zagrożeniu. Mamy wspólny cel, szamanko Kudzin. Dziwny sojusz. Radźmy zatem. Wiele jest do przedyskutowania. Widziałam nasz omen. Niż bólu. I koniec misji, proszę państwa. Przed nami ostatnia tej kampanii. Całkiem szybko poszło, co? No, zdominowaliśmy ostatnio te tutaj rzeczy, te misje i kawałki tej kampanii. Bardzo mi się to podobało. Patrzcie, ja mam surowców. Dobra, ludy. Na dziś kończymy. Jak się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, oznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam. Zaglądajcie na Twitcha, bo tam pamiętam się na żywo, na Facebooku, Instagramie, Discordu. Wszędzie zapraszam, a na dziś to wsio. Buziaczki, papatki. Wrócić jak coś? Oczywiście, że mogę. Co za lejm!